Co z dostawami gazu? Putin zdecydowanie. Władimir Putin, będziemy dostarczać dalej gaz. Rosja będzie kontynuować nieprzerwane dostawy gazu na rynki światowe zapowiedział we wtorek prezydent Rosji Władimir Putin. Dziś kraje Unia Europejska i USA mają ogłosić sankcje na Rosję związane z uznaniem przez Rosję samozwańczych republik w Donbasie. Rosja będzie kontynuować nieprzerwane dostawy gazu w tym LNG na rynki światowe, poprawi odpowiednią infrastrukturę i zwiększy inwestycje w sektorze gazowym. Powiedział, cytowany przez agencję RIA, prezydent Rosji Władimir Putin z okazji otwarcia konferencji eksporterów gazu w Doha. Rosja planuje kontynuować eksport gazu ziemnego bez żadnych zakłóceń, zapewnił we wtorek minister energetyki Nikołaj Szulginow. Szukamy równowagi na światowych rynkach gazu dodał Szulginow. Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich mówił wcześniej z interi.pl, że Rosja raczej nie będzie chciała wstrzymywać dostaw gazu do Europy. Byłoby to w kontrze zbudowanym dotąd wizerunkiem dostawcy, który wywiązuje się z umów z europejskimi kontrahentami. Sądzę, że Rosja nie byłaby gotowa wstrzymać przesyłu gazu. To uderzyłoby w jej wizerunek jako dostawcy i stałoby w kontrze do budowanej przez lata narracji. Gazprom podkreślał wielokrotnie, że wywiązuje się ze zobowiązań i dostarcza surowiec zgodnie z zapisami umów. Przywiązywał do tego dużą wagę. Nie wydaje mi się, że teraz byliby skłonni ten obraz zaburzyć, informuje analityk w rozmowie z interią.pl. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest kontynuacja polityki realizowanej przez ostatni rok, czyli dostarczanie gazu w ramach umów długoterminowych zgodnie z planem, przy jednoczesnym ograniczaniu dodatkowej sprzedaży skotowej.